prawda jest jeszcze trochę za wcześnie, no bo jednak te prawdziwe wyniki wyborów będą miały znaczenie nie dla tych dwóch głównych ugrupowań, ale być może dla pozostałych. No, zwycięstwo PiS-u bezwzględne, miażdżące, bym powiedział, i tego należało się spodziewać po tylu latach rządów Platformy. I powiedziałbym, że to bardziej Platforma przegrała, jak PiS wygrał. Ale taki jest wynik, jaki jest. Natomiast pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. PiS za bardzo nie ma powodów do radości, dlatego że Platforma tak naprawdę razem z nowoczesną Petru, czyli jakimś tam pokłosiem po Unii Demokratycznej, Unii Wolności, to tak naprawdę jest jedna Platforma Obywatelska i oni będą ściśle ze sobą współpracować. To, co powiedział Petru, że na pewno nigdy z PiS-em, tak? Co prawda polityka nie takie rzeczy widziała i takie fikołki, ale o cóż. Dla mnie wbrew pozorom nie jest zaskoczeniem, że Zjednoczona Lewica nie weszła. Lewica kawiorowa, czyli ta, która popija szampana, zakąszając kawiorem, oczywiście w naszym imieniu, w imieniu wszystkich biednych i bezrobotnych, no wreszcie dostała po łapach i mi się wydaje, że tutaj jej miejsce prędzej czy później zajmie partia Razem. Natomiast co do sukcesu Kukiza, Pawła, no cóż, trzeba być gwiazdą, żeby wygrywać, albo być modelką, albo dobrym rockmanem. Ja niestety śmiem twierdzić, co zresztą już pan Kaczyński wyraźnie dał do zrozumienia w swojej triumfalnej przemowie, że on się tym ludziom od Kukiza trochę dobierze. Tam będą podebrania. Ja śmiem twierdzić, że partia Kukiza to będzie coś takiego jak Polska Partia Przyjaciół Piwa. Starsi ludzie to pamiętają i długo to nie potrwa. Także mi się wydaje, że kilka głosowań w parlamencie i Kukizowi zostanie mniej więcej taki skład, jaki jest niezbędny do zmontowania kapeli rockowej. Czyli ten podstawowy, tak? Gitara prowadząca, gitara basowa, perkusja, może jeszcze jakieś przeszkadzacze. Natomiast do naszego wyniku 4,9. No trochę to te 9,9, tak? Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, tym bardziej, że nasi zwolennicy raczej wiedzą o tym, że przyznawać się do sympatii dla partii Korwin jest dosyć niebezpiecznie. Więc wolą się do tego nie przyznawać. Ja tak szczerze mówiąc, liczę, że jeżeli będą liczone głosy uczciwie, to mimo wszystko ten próg przekroczymy i jakiegoś tam wyłomu dokonamy. Natomiast jak będzie, to się dopiero okaże. A co mogę powiedzieć? Ja akurat nie oglądałem tej pełnej napięcia relacji w mediach, tylko oglądałem mecz. Dla nas nie ma żadnego znaczenia. Dla nas jutro jest normalny dzień pracy. My nie żyjemy z polityki. My do niej dokładamy. Nie robimy tego dla kasy, dla stanowisk w radach nadzorczych, w zarządach spółek Skarbu Państwa. A więc nasi akurat działacze, czy nasi sympatycy zrobią to, co robią każdy poniedziałek, prawda? Rano wstaną, pójdą do pracy, będą się starali jakoś przeżyć, jakoś wytrwać, jakoś przetrwać. Część oczywiście weźmie plecaki i pójdzie na zajęcia na uczelnię, czy do szkół. Także jak dla nas, to tam specjalnie zmiany nie ma.